trzecia chyba już akcja Czysta Odra przed nami. Czego możemy się spodziewać, co się będzie działo, bo zapisy już wystartowały. Tak, potwierdzam. Rozpoczynamy zapisy do trzeciej edycji akcji Czysta Odra. Sama akcja w swoich założeniach nie będzie się niczym różniła od dwóch poprzednich. To jest kontynuacja tej myśli ekologicznej, którą tutaj pan Dominik Dobrowolski, czyli pomysłodawca, inicjator całej tej akcji, zainicjował. Ona jest kontynuowana. Te działania na rzecz promocji, ochrony rzeki Odry i w ogóle wód poprzez sprzątanie brzegów Odry i nie tylko, bo również na dopływach Odry, czy też na zbiornikach, jeziorach ta akcja również jest prowadzona. Bardzo dużo odpadów, o czym nie wszyscy wiedzą, trafia do rzek nie bezpośrednio poprzez wrzucenie jakiegoś odpadu do wody, ale właśnie poprzez to, że zostawiamy to gdzieś przy brzegach rzek, przy jakichś rowach, przy ciekach i to spływa razem z wodami opadowymi. W ubiegłym roku w akcji Czysta Odra zebraliśmy 150 ton odpadów. Ten wynik jest przerażający i właśnie to on kazał nam kontynuować tą akcję, te działania i promocję właśnie, bo tutaj największy nacisk jest położony nawet nie na samą czynność sprzątania tych brzegów rzeki, ale właśnie na to, żeby uświadamiać, jak dużym to jest problemem i żeby wywierać coraz większy nacisk na społeczności, żeby, no, żeby zastanowić się, czy faktycznie podczas pikniku nad rzeką, czy tych odpadów nie możemy z powrotem zabrać ze sobą, czy musimy koniecznie zostawiać to gdzieś przy rzece. I KPWK po raz kolejny jest koordynatorem akcji od Nowej Soli do Słubic. W tym powiedzmy fragmencie rzeki nic się nie zmienia. Zgadza się. Nasza spółka ma przyjemność po raz trzeci koordynować działania tej ogólnopolskiej akcji. Zbieramy zgłoszenia grup tutaj zgromadzonych na odcinku Odry, tak jak pan wspomniał, od Nowej Soli do Słubic. Mamy na rzecz tej akcji do rozdania 25 mikrograntów. Są to nagrody finansowe w wysokości 500 zł fundowane przez Bank Credit Agricole Polska oraz Europejski Fundusz Leasingowy Wiedza i Biznes. I te granty będziemy przyznawać najliczniejszym i najbardziej zorganizowanym grupom, bo już wiemy, że tych grup zgłosi się prawdopodobnie dużo więcej niż 25, ponieważ zainteresowanie samą akcją jest bardzo duże. Zanim ogłosiliśmy nabór, już mieliśmy sporo zapytań, czy ta akcja w tym roku będzie kontynuowana. Po pierwszym dniu ogłoszenia, że zbieramy zapisy, zgłosiło się 10 grup. Są to bardzo zróżnicowane grupy. Są to i kluby sportowe, jak Tęcza, wolontariat z Międzyrzecza, Wiedźmy z Kolska, grupa PTTK Krosnodrzańskie, Stowarzyszenie 515, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, więc bardzo zróżnicowane środowiska i cieszymy się, że wspólny cel, jakim jest ochrona Odry, ochrona rzek, potrafi zjednoczyć tak różne grupy w jednym celu i życzymy sobie tego, żeby ta akcja w tym roku odniosła taki sam sukces jak edycja 2023. Zapytam jeszcze o termin, bo to jest istotna rzecz. Rozumiem, że przełom kwietnia i maja, tak? Tak, akcja już tradycyjnie organizowana jest w okolicach majówki. W tym roku dokładny termin to jest od 26 kwietnia do 5 maja i to właśnie w tych datach trzeba swoją akcję zorganizować. Grupy, które się do nas zgłaszają, muszą swoje działania przeprowadzić w tych terminach. I na zakończenie, w jaki sposób się zgłosić, do kogo
i kilka informacji kontaktowych. Tak, zgłoszenia wysyłamy na adres e-mailowy w.kliszewski@kpwk-krosnodrzańskie.pl. Ten adres jest dostępny na naszych mediach społecznościowych, na koncie facebookowym spółki KPWK. Tam są wszystkie dane kontaktowe. O szczegóły można również dopytywać pod numerem telefonu 661-068-040. I to chyba wszystko. Widzimy się po prostu na kolejnej edycji. Dokładnie, widzimy się przy rzece i przy czystej rzece.